moja przygoda z psimentalami zaczęła się od 1990 roku. Zaczynaliśmy od jednej sztuki. Mieliśmy pierwsze 9 arów, później 8 hektarów, a w chwili obecnej gospodarstwo liczy 68 hektarów. Taka, taka fajna krówka, fajna, fajna, grzeczna, grzeczna. Moja króweczka, moja, moja. Jest to rasa typowo dostosowana do naszego trudnego klimatu. Nie przeszkadza im upał. W zimie sobie też bardzo dobrze radzą. Przybywają na pastwisku jesienią do miesiąca listopada. Jałówki, krowy zaganiane są wcześniej. Jak już spadnie bardzo duży śnieg, wtedy je zabieramy. One są idealne na nasz teren górzysty. Psimentale hoduję przede wszystkim dlatego, że po prostu z tego żyję. To jest rachunek ekonomiczny. Podpowiada mi, że to powinny być psimentale i po przeliczeniu za i przeciw i kosztów okazuje się, że jednak na psimentalach można normalnie zarobić i można normalnie z tego żyć. Nie są to jakieś wielkie zarobione kwoty, ale utrzymać rodzinę na normalnym poziomie można i można mieć satysfakcję z tej pracy, którą się tutaj wykonuje. A ja taką satysfakcję mam. Są rasy lepsze, dużo z większym potencjałem produkcyjnym, jednak no, są dużo większe zapotrzebowania. No i wymagania. Przy tych warunkach, które my mamy, przy tej paszy, którą możemy uzyskać, jednak Simmental będzie górował nad każdą inną rasą. U nas w tych górach to jest jedyne wyjście, żeby takiego gospodarstwa rodzinnego, tak jak tego, żeby żyć i utrzymać rodzinę, tak jak powiem o sobie. No, mając te 30 krów już od kilku lat, stać mnie było i jest. Dzieci posłać na studia i mówię, że im powiem, że hulaj, dużo piekła nie ma, tylko mówię, no uważaj troszeczkę, ale... Kiedyś też udzielałeś jakiegoś wywiadu. Powiedziałeś takie zdanie, że aż redaktor wyciągnął sobie notes i jeszcze raz zapisał, że nie cena mleka, a koszty produkcji. Bo jednak nie jest sztuką sprzedać mleko po złoty 60, a koszty produkcji mieć złoty 40 i się cieszyć, ile to naprodukujesz mleka. Tylko wtedy myśmy mieli złoty 10 za mleko, koszty produkcji były poniżej 70 groszy. Więc to suma relatywnie, to i tak wychodziło tak, że my ekonomicznie lepiej na tym wychodziliśmy. Prosty przykład. Tamtą oborę żeśmy stawiali, stanowisko zamknęło się w 5000. Z dojarką, jedno stanowisko, a równie dobrze można było w nią włożyć, żeby stanowisko zrobiło 12 tysięcy kosztów. No ja bym więcej dziś doił, nie, ale te 12 tysięcy przez ileś lat musiał gdzieś bym wkładać w każdą litrę mleka, nie? Proste. Simmentale są niezwykle odporne. W pewnym sensie przy deficycie pewnej wiedzy można rozpocząć hodowlę krów symentalskich. Niekoniecznie w kierunku mlecznym. Można symentale hodować z bardzo dobrymi sukcesami w kierunku mięsnym i na tych naszych łąkach wypasać takie właśnie sztuki, które przynoszą naprawdę ogromne efekty finansowe. Krowy Simy jest to rasa bydła, która jest długowieczna, nie jest to rasa taka, która po dwóch wycieleniach po prostu już nie funkcjonuje, tylko krowy u nas i dożywają 10-11 lat. To jest krowa, z którą można się bardzo łatwo zaprzyjaźnić i przy odrobinie normalnego podejścia z tymi krowami można w zgodzie, w naturze i w bardzo dobrych układach żyć. Ta rasa była wychowywana jednak w warunkach tam Szwajcarii, nie? To nie była jakieś latyfundia, tylko małe gospodarstwa, czy średnie, bo do dziś tam jest, tak? I to bydło od zarania było blisko przy ludziach, blisko człowieka i to zostaje, bo tak wziąć HF-a, czy te typowo mięsne, to raczej były wychowane na dużych połaciach,
gdzie one ludzi, czasem nie, ludzi nie widziały kilkanaście dni. To jest coś pięknego, naprawdę, żeby tylko Bozia dała siły i zdrowia do końca, to ja tych krów chyba nigdy nie zostawię. Naprawdę, tak się z nimi zżyłam, że to jest coś wspaniałego, to trzeba kochać. Moje krowy zdobywały nagrody na krajowych wystawach w Rudawce Rymanowskiej. Tam zdobyłem dwukrotnie super czempiona i nie jestem w stanie zliczyć, ile razy czempiona i wicechempiony. No tak się jakoś układa, że prawie co roku jakoś tam nagrodę zdobywam. Do tego jeszcze moje dzieci zawsze są zachwycone, ponieważ jest organizowany konkurs młodych hodowców i moje dzieci prezentowały tam cieliczki, a teraz myślę, że zaprezentuje cieliczkę mój wnuk. Albo wnuczka mam do wyboru, także nie ma problemów. A zatem prosimy, numer 4 na plastronie, Jan Wrona, 10-letni Jan Wrona i jego cieliczka. Janek bardzo lubi pływać, gra także na pianinie, a w tym roku powiedział zdecydowanie, będzie rolnikiem, będzie hodował bydło. Prowadziłem jeszcze wtedy jako młody hodowca, 7 lat miałem, na wystawie w Rudawce Rymanowskiej. Wtedy był dosyć taki tragiczny. To była dość duża cieliczka już na tamten czas, ona później była bardzo dużą krową. To miała coś takiego, że ona w drugi dzień lubiła się pokazać, że ona jest na wystawie. Więc w pierwszy dzień sobie chodziła super, ale w drugi, jak dała popis na ringu, to mnie podeptała i w ogóle. Jest to bardzo duża nasza i satysfakcja, zadowolenie. Można się pokazać wśród innych ludzi i po prostu no, jest to takie promowanie naszego simmentala, bo to głównie o to chodzi. Opole Bierkowice. Też krajowe wystawy, to jest jedna wystawa, tylko z różnych związków. To jest właśnie za tą Sylwię, o której mówiliśmy wcześniej, co się tak lubiła pokazać. Z tego. Tu jest chyba Champion za Szepietowo, czyli też wystawa krajowa. To jest jeden z czempionów. Tu jest pewnie też jakiś wicechampion. Tak, wicechampion też Szepietowo, też krajówka. A krowę tam jest. Tak, krowę już pokazałem. Tam są za sport, to jest to. Tutaj też będą wicechempiony. Tu jest Rudawka Rymanowska. Uczestniczymy w wystawach krajowych. Pierwsze miejsce żeśmy zajęli Gospodarstwo Roku w naszej mleczarni Wspomlek. Byliśmy laureatami Rolnik Farmer Roku w Warszawie. Braliśmy też udział w Warszawie. To była Agroliga, puchar od prezydenta, list gratulacyjny. O, taka krowa miała czempiona. Czempion. Prócz tego, że człowiek, jakaś ta rywalizacja, pokazanie się, ale jednak poznanie innych ludzi, z innych stron hodowców. Święto, oderwanie się od tej codzienności, zamknięcia tej pracy, oj tak to. Bo trudno to nazwać, że... To jest ciężka praca, tu jest świątek, tym bardziej w naszym przypadku, w rodzinnym gospodarstwie, no nie ma kogoś, kto za ciebie porobi, po prostu trzeba iść, sobota, niedziela, święta, nie święta, wesele, nie wesele, no trzeba iść i zrobić swoje. I leci.
piękne bydło, tak wkomponowane w nasz krajobraz, że to jest coś pięknego. Tylko simental i tylko simental. U nas to jest najlepsza rasa, to cały czas będę powtarzała, że to są nasze kochane simentale podkarpackie.